Dobra, dzisiaj jesteśmy ponownie w polskim F-15EX i dzisiaj mamy ten sam scenariusz co z F-16, mianowicie przeciwko nam są 4 Su-27 uzbrojone w R-77, czyli rakiety Fox-3 i musimy je oczywiście tutaj pokonać, nie dając się zestrzelić przy okazji. Mamy dzisiaj do dyspozycji AMRAMy wersji C, czyli troszeczkę gorsze niż w ostatnim filmie z F-15, ale stwierdziłem, że zrobię sobie tutaj troszeczkę trudniejszą misję. Mamy ich 8 sztuk, także myślę, że wystarczająco na 4 cele. Po swojej stronie mamy też radar wczesnego ostrzegania, który już widać na RWR-ze, gdzieś tutaj w górach się znajduje. Który jeżeli coś się tutaj do nas zbliży na tyle, że będzie to widział, to nam z pewnością przekaże informację o tym. Dobra, widać tutaj coś na radarze. I chyba się oni tutaj rozdzielają, bo każdy leci w innym kierunku. I przeskakuje mi cały czas radar na 60 mil. Okej, też się wzniosę jeszcze troszeczkę wyżej, bo oni też z tego co widzę się wznoszą. Czym jesteśmy wyżej, to tak naprawdę rakiety mają większy zasięg, bo jest dużo rzadsze powietrze, dużo łatwiej jest im przez takie powietrze lecieć. A i też później grawitacja im pomaga, jak spadają w dół na cel. Dobra, widzę już tutaj 3 cele na 16 tysiącach. Znieśliśmy się na 35 tysięcy stóp, więc sobie teraz wyrównam i nabiorę prędkości. Lecimy i tak ponad Mach jeszcze. Ale myślę, że lepiej będzie, jeżeli jeszcze sobie przyspieszymy, żeby nasze rakiety miały jak największą prędkość. I dobra, będziemy powoli już namierzać. Namierzamy sobie najpierw jako pierwszy cel ten, który jest najbliżej. Następnie drugi, trzeci, czwarty. I jesteśmy już w zasięgu. 35 mil. Ten najbliższy z tego co widzę na chodzie jest na 30 milach równo. Już zaczynają nas namierzać. Poczekam jeszcze chwilkę. Dobra, Fox 3 i Fox 3. 4 rakiety na 4 cele. Myślę, że... No, teraz jesteśmy 20 mil od najbliższego, więc myślę, że powinien to trafić. Ja sobie od razu poleciałem w bok i w dół. W razie jakby już do mnie wystrzelili, to już będzie musiało lecieć z wyprzedzeniem. I też lecimy do gęstego powietrza. Przez to te rakiety będą miały... tak naprawdę trudniejszą tutaj do wykonania robotę przez gęste powietrze. Dobra, mogę już chyba zawrócić. I patrzymy, czy nie ma splashów. Widzę tutaj, że zaczęli się bronić. Widzę jeden splash, widzę dwa splashy. Widzę trzeciego, jak leci w góry, w dół. Jest trzeci splash. I teraz pytanie, co jest czwartym. Czy też został trafiony? Odwrócę sobie zbiorniki z paliwem, żeby być lżejszy. Trzy na pewno są z głowy, natomiast gdzie jest czwarty? Jest czwarty, widzę go na RWR-ze. Jako, że mamy sporą prędkość i jesteśmy dość wysoko, to sobie na niego zawrócimy. Spróbuję go tutaj znaleźć. Okej, jest na 12 tysiącach. Zdąży się już dość szybko wznieść. Teraz będziemy w zasięgu. Okej, jesteśmy w zasięgu. Fox 3. I od razu zawracam. Nie zdążyłem zobaczyć, jaka to jest odległość, ale myślę, że na tyle bliska, że powinno go to trafić, chociaż no mówię, jest tutaj sporo górek. Już zaczął się bronić, bo zerwał namiar. Więc ja sobie na niego od razu zawracam. I tak naprawdę tutaj nie dawać mu nawet szansy. Okej, 10 tysięcy. Wybronił się? Chyba się wybronił. Albo dostał już, nie wiem. Zniknął nam z RWR-a, czyli możliwe, że dostał. I z radaru w sumie też, przed chwilą. Ale nie widzę tutaj trafienia nigdzie. Ale też nad górami nigdzie samolotu wizualnie nie widzę, więc albo poleciał gdzieś tutaj między górki,
albo zwyczajnie dostał. Bardzo możliwe, że dostał. Raczej już by na nas zawrócił i by już nas szukał. Także myślę, że misja się powiodła. No i dobra, misja zakończona sukcesem. 427 zostały zniszczone. Szkoda, że nawet nie zdążyłem wystrzelić, bo tak naprawdę mieliśmy dużą prędkość i wysokość i nasze rakiety miały zbyt duży zasięg, żeby nawet miały czas wystrzelić. Misja może troszeczkę łatwa. Myślę, że w prawdziwym scenariuszu, gdzie mielibyśmy jeszcze lepsze rakiety, no to tak naprawdę walka mogłaby być jeszcze bardziej łatwa, tym bardziej, że Su-27 to nie jest jakiś super nowy samolot. Su-35 albo Su-30 byłyby większym problemem. W każdym razie misje, na których latam, są do pobrania u mnie na Patronite, więc jeżeli chcielibyście sobie tak naprawdę spróbować sami tutaj ten scenariusz, czy tak samo sobie dobrze poradzicie, no to zapraszam na mojego Patronite'a. A my co, wracamy do bazy i będziemy lądować. Poniżej 300, podwozie w dół. No dobra, jesteśmy ustawieni praktycznie idealnie z pasem. Jesteśmy co prawda troszeczkę za wysoko, dlatego sobie już lecimy w dół. No dobra, jesteśmy ładnie już na podejściu. Na osi pasa. Prędkość też jest w miarę dobra. AOA 19 stopni. Nie wiem dokładnie, ile powinno się mieć AOA na F-15. Dodam jeszcze gazu. Ale myślę, że tak koło 20. Będzie ok. Zalejemy sobie tutaj fajnie w próg pasa. Ej, trochę gazu. Lekka flara. Ja się delikatnie odbiłem, ale nie ma tragedii. Aero braking. Zalejemy. No i dobra, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. A jeżeli chcecie zostać na dłużej, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ja się z wami żegnam, cześć i do usłyszenia.